Dzień dobry! Witajcie, nasi kochani. Nasze witamy kochane. Was po południe. No już prawie wieczór. Pogoda na dworze jest jaka jest. Pozdrawiamy mimo tego wszystkiego. Nasz wypad rodzinny. Idziemy sobie zobaczyć do rodziny. Sobie. Nie se. Sobie. Oczywiście. Ja go pilnuję. Ja zawsze mówię, że żmija się łuszczy, no ale niestety padalce też się łuszczą i widać to po mnie. Także efekty pielęgnacji trwają. No. Skóra schodzi niesamowicie. Jestem zły, wkurzony, bo wszystko mnie podrażniło. Nie lubię czegoś takiego, ale niestety zostałem zmuszony to przez was i przez niego. Jasne. Dobra, niech wam będzie. Krem pozabiegowy ma, filtr ma, wszystko ma, więc teraz niech się żmija złuszcza i później będzie miał cud, bajeczkę, rewelację, skórę, tak? Także postanowiliśmy do was się odezwać. Tak, jest, tak przy niedzieli. Jest okres taki, że jest pogoda fajna, dosyć super. Także... Jest to okres letni. Teraz jest pogoda jaka jest, za dużo nie może dzieciaków gdzieś tam po dworze biegać, po dworze znaczy, czy coś tam, po barach najlepiej chodzić, ale najlepiej wziąć dzieciaczki i usiąść i włączyć sobie jakąś bajkę, film, komedię, oglądnąć horror, cokolwiek, spędzić rodzinny czas, to jest coś fajnego. Dokładnie. Przyjdź, usiądź. Ostatnio byłem u rodziny właśnie z względem rozłożenia zaproszeń. Tutaj mój kuzyn mówi, że kurde, ja pierdziu. Dzieci przyjechały do mnie z wnukami, ja troje i tam się czworo, kurczę zmęczenie. Ja mówię, a pamiętacie jak wy do babci jeździliście? On mówi, no ja pierdziu, nas 30 osób tam było. No jak oni to robili, ogarniali to. Ja mówię, widzisz, bo kurczę, zobacz, teraz się nie jeździ. On mówi, no nie jeździ się teraz. Ja mówię, tak, bo ta osoba, która to wszystko trzymała, czyli babcia, dziadek, gdzieś jeździło do nich, się spotykało przy okazji. Po prostu ci ludzie odeszli, teraz wszystko zostaje w nas. Dbajmy o siebie, o nasze relacje rodzinne. Utrzymujmy te relacje rodzinne, dbajmy o nie. Dokładnie. Także tak jak Arturek powiedział, cygówką dostał, bo patrzcie jaki uśmiechnięty jest. Cygówka zdziałała, królowa cygówką pierdyknęła dziada. No, my jedziemy na niedzielny wypad do rodzinki, także mówimy tak sobie, odezwiemy się do was na chwilkę. Mieliśmy się odezwać, w końcu nie złapaliśmy czasu, żeby nagrać cokolwiek i z wami poprowadzić live, ale w przyszłym tygodniu na pewno coś zrobimy. No i teraz postanowiliśmy, że też się odezwiemy do was. No i w przyszłym tygodniu zrobimy live'a nasze serduszka tak, kochane. Moje bączki, trzymajcie się. Bączki. Jesteście moimi fanami. Fanowie, tak? Fani. Fanami. A tutaj synek, Roki. Roku i kłóweczkę wystawia. Mówię, że my rodzinie. Chodź, Roki. No, rodzinie, a Oduś tam sobie tam śpi. Odi sobie śpi, bo Odi kocha spać. Tak, synku? Powiedz. Tak, mamusię kocham. Rodzinny wypad, pogoda nie rozpieszcza, ale nie zaś tak tragicznie. Zawsze można sobie znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Dokładnie, i my wybraliśmy, że jedziemy do rodzinki. Znaczy, tak przyjedzieli. Moja żmija to wygrała, a ja padalec musiałem się zgodzić sama, chłop do gadania, jak kobieta zarządzi. No, królowa zarządziła! No to, przepraszam, słuchajcie, że tak często się nie patrzę w telefon, ale ja po prostu zwracam uwagę, kieruję po prostu na drogę. Także to królowa zarządziła, jedziemy dzisiaj odpocząć troszeczkę. Także dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, miłej niedzieli. Kochamy was bardzo. I buziaczki wielkie. Pa!